Widzowie! Moja dziewczyna Julii dostała swoją pierwszą mapę w Stumble Guys i nie ma opcji! Musicie to zobaczyć! Na samym końcu sklepu wpisuj kod ABRA raz na dwa tygodnie. O tak, tak, tutaj ABRY A! Zostaw suba z dzwonkiem i wejdź w pierwszą linijkę w opisie www.abra. To jest to mój sklep z koszulkami, gadżetami i na przykład czapkami na zimę, żeby było ciepło. Widzowie, zanim zobaczycie tamtą mapę, to uwaga! Najpierw musimy przejść inne mapeczki, bo będą takie, gdzie było napisane: o, przejdźcie to raz. A były też takie mapy i to w ogóle zaraz zobaczycie. Ej, tu jest trampolina, patrz. Yo! Ej, wrogu! Ej, ale były takie mapki, że nie przechodź tego z Julii. Więc oczywiście co zrobimy? Co? Będziemy przechodzić to z Julii. Ja wiem czemu. Czemu? No? No bo ja się strasznie denerwuję i to nie, nie, akurat to będzie było napisane coś innego i to na pewno zobaczycie, tylko no zobaczycie oglądając do końca. Jeżeli nie obejrzycie do końca, to nie zobaczycie akurat, jakby sorry memory, ale tak czy inaczej, dobra, tutaj te trampolinki takie nie za miłe, ale ogarniemy, przejdziemy to. Jakoś nie! Przejdziemy, ale takie no naprawdę nie za miłe. Dobra, tutaj są, słuchajcie, klocki Mr. Beasta, które, no powiem tak, trzymam kciuki, że wracają, bo wczoraj, tak to było wczoraj czy przedwczoraj, graliśmy, słuchajcie, razem w mapki właśnie z Julii i była taka sytuacja, że one nie wracały i ona nie miała po prostu realnie tak, jak tego przejść. A to ja wtedy nie miałam. Tak, no nie, dosłownie tak było. Okej, okay, to ja lecę dalej. Czemu te trampoliny są takie nie do odskoczenia? No właśnie, takie dziwne, co? Naprawdę dziwne. O kurde! Ale to ty wybuchło! Nie, zostaw mnie! Yo! Ej, dobra! Dobra, bo ja po prostu lecę i wybucham to, bo naprawdę nie... Skupić się muszę. Nie wiem, co się dzieje, słuchaj. O, ta jest mocniejsza, ta ostatnia. Ej, ta... O, jesteś na tej ostatniej, spoko. Dobra, są kafelki, które się pojawiły. Czy to nie są największe te słupki do rusztowania, jakie, słuchajcie, widziałem do tej pory w Stumble Guys? Są ogromne. A co po tym kafelku tutaj? No jest trampolina, dosłownie wyskoczyłaś. Ej, ona, słuchajcie, nas trochę goni, więc ja chyba bym troszeczkę przyspieszył, słuchajcie. O kurde, to se przyspieszyłem i problem jest to, co? Ona jest przed nami, bo tu jest dopiero checkpoint. Nie no, człowieku, człowieku, napisałeś taka spoko mapka i tu dałeś checkpoint. Uważaj, tu nie masz checkpointa, tu nie możesz zwarzywić. Nie możesz, bo nie ma checkpointa. Gość pomyślał, że po prostu nie da checkpointa. XD, BK. Dobra, słuchajcie, tutaj w takim razie musimy to na bardzo delikatnie. Niech Julii właśnie to przejdzie pierwsza. Ja, słuchajcie, pójdę po prostu tutaj od razu za nią. Nie, no ja żartuję, wiadomo, że spoko mapeczka. Dopóki, słuchajcie, Julii się nie denerwuje, to szczerze przyznajmy, mapeczka jest bardzo spoczko. Bardzo spoczko mapeczka. Jestem indykiem i anioszem. Ej, dobra, popatrzcie na to. To jest jakiś taki jakby... labirynt? Chyba, nie no, chyba tędy. Tak mi się wydaje, że słuchajcie, chyba trzeba to faktycznie przejść jakoś tędy. Właśnie tutaj tym takim woskim, woskiem. Nie, tutaj na samym wąskim końcu. Paskiem. O, jest trampolina, dobra, jest tutaj trampolina, ale kurde. Ej, fajna, naprawdę niezła mapka, bo popatrzcie, zarówno był parkour, jest obi, jest labirynt, słuchajcie, dzieje się tutaj naprawdę mega dużo. Więc serio, lecimy, zapraszamy na metę. Jestem ciekaw, słuchajcie, kto będzie pierwszy na mecie i oczywiście zapraszamy na www.abrety, Pamiętajcie, no nie? Pierwsza, a ja nie lubię tych grzybków. Ej, a ja właśnie bym powiedział, że one są fajne. One są właśnie takie dość lajtowe, że tutaj nie bardzo da się zwarzywić. Tak totalnie szczerze, no. Nie bo bardzo. Są takie duże. Tak, są takie bardzo, że tak powiem, user friendly. Są właśnie przyjacielskie. Dobra, słuchajcie, teraz lecimy. Wow! O kurde, miałem być aż tak wysoko, chyba nie! Tak. O nie, właśnie zwarzywiłam to. Jaka mapka dobra. Ej, naprawdę, nie dość, że długa, to jeszcze dobra jest w tym wszystkim. No, taka zrobiona od serca. Nie, no naprawdę, potrzebujemy takich mapeczek więcej, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, naprawdę takich mapek właśnie potrzebujemy. I nie wytrzymałam tej więcej presji, bo tak bardzo byłam skupiona na tych grzybkach, że z ostatniego aż spadłam. Dobra, no to czekaj, a gdzie ty jesteś, bo ja patrzę, ale okej, o Jezu, widzę cię, o Jezu, to naprawdę daleko, dobra, to lecę w takim razie na metę, bo słuchajcie, będę musiał przecież wam pokazać i Julii też tą właśnie mapę dla niej, słuchajcie, oraz mapę, w którą ona nie może zagrać. Nie może, po prostu ma zakaz. Tutaj macie kodzik, ale teraz to jest mapka od Franka i to jest pojedynek Abra versus Julii, ale bez checkpointów. I teraz zanim ruszysz, słuchaj, ja mam tutaj iść czerwoną, czy... O Jezu, no i powiedziałem, zanim ruszysz i oczywiście nie słucha, no dobra, to ja w takim razie pum, idę cię wywalić, nie ma tak, powiedziałem, że zanim ruszysz, to musisz się czegoś dowiedzieć. Słuchaj, nie ma checkpointów. Po drugie, ja idę lewą,
ty idziesz prawą i w sumie tyle. Siemano, no to dobra. Myślę, że mogłam jeździć. No wiem, ale byłabyś przede mną. Wiesz, że ja wyjdę wolniej. Dobra, słuchajcie, jako że tu nie ma checkpointów, to wydaje mi się, że trzeba obrać taką taktykę, że... Czemu nie ma checkpointów? No nie wiem, no tak napisał Franek. To jest taktyka, której nie powinienem ci mówić, ale ty na pewno będziesz się mega spieszyć i pewnie spadniesz. A jak ja będę robił to bardzo powolutku, bardzo delikatnie, to jest na... Co? Nie, dobra, to, ej, każdy widział! Bardzo powolutku, ej, bardzo delikatnie. Realnie przeniknąłem przez podłogę! Co? Dobrze, że to nie są pieniądze, a w sumie szkoda, że to nie są pieniądze, te Mr. Beast'a. Ej, dobra, dobra, nie wierzę, ale realnie, słuchajcie, nie, dobra, ja powiem, ja zostaję na starcie, niech ona se to przejdzie. Jeżeli takie są zasady, jeżeli Franek specjalnie to zrobił, żeby ona wygrała, to to jest moja najszczersza reakcja. To jest moja najszczersza reakcja, ja zostaję na starcie. Bardzo fajna babka, po prostu, Franek, powiem ci, to jest jeden wielki spisek. Okej, okej, niech ci będzie, Franek. Sam tego chciałeś, muszę wybrać jakiś bardzo spocony skin, słuchajcie. O, strasznie spocony jest ten Ninja Raju. A teraz Juli nie może grać. Gość napisał, że Juli nie może, ma zakaz, ma bana, nie ma uprawnień, nie może w to zagrać. Mamy tylko jeden mały problem, że jakimś bardzo dziwnym przypadkiem ona tu jest i ona tu gra. No nie wiem, jak ona się tu dostała, to wcale nie tak, że ja ją zaprosiłem, nie, nic z tych rzeczy. Przecież jakbyś napisał, że nie może w to zagrać, to przecież ja bym to na pewno uszanował. Wiadomo, co nie, nie ma opcji. Nie no, dobra, beka beko, ale ona gra z nam... O. Ale tutaj ciężko. Dobra, fajnie, fajnie było. Okej, w takim razie, słuchajcie, ja jedziemy. Ja idę w lewo, może? Okej, okay, ale z prawej, ale z prawej nie ma przejścia, czy o co chodzi? Bo mnie przelagowało, więc... Nie, ja z prawej już źle, już nie przeszło. No okej, okay, widzowie, internet z telefonu! Kto wie, ten wie. Możecie napisać, czy wiecie, o co chodzi z moim internetem z telefonu. Jeżeli tak, to ja raczej wiem. Jesteście dobrymi graczami tutaj, na zasadzie, że naprawdę widzowie muszą w takim razie obczajać, bo tutaj jest taka sytuacja, dobra, że ja ta meta jest zła. Dobra, ty mówisz, że zła? Że z prawej strony... Czekaj, ja już jestem tutaj. A, ja jestem nie wiem, z lewej strony. Aha, no to idź sobie tam. Ja tak czy inaczej, słuchajcie, spróbuję zrobić sobie tutaj właśnie ładnie, pięknie. Okej, bo Juli mówiła, że tu się niby nie da przejść, a jakoś... No mnie tak zrzuciła ta pierwsza przeszkoda od razu, zrezygnowałam po prostu. Okej, czyli to może być dobre przejście, tylko tego nie wiemy. Dobra, widzowie, to w takim razie jazda tutaj. Jazda, na 3-4 wchodzimy, no. Czekaj. Dobra, nie no, poczekaj, bo to spaliło mnie. Okej, ja wchodzę no tu. To spróbuj tam... No jak to? Ej, nie, dziękuję. Dobra! Faktycznie ona nie powinna w to grać, bo gdyby nie grała, no to wtedy wygrałbym ja! A tak wygląda to w ten sposób. Juli nie kroc wygrywa grę. Aha, trochę back. Widzowie, to jest naprawdę jeden wielki spisek. Nawet ze spoconym skinem. Popatrzcie na to! Kod Abra! Oczywiście wy wpisujcie kod Abra! Jeżeli nie wpisujecie kodu Abra, to nie jesteście sigmerzami w Stumble. Ej, co? Mam zabawę. Jaką zabawę? Masz zabawę, no. Gramy w marynarzyka, na 3-4 mówimy. No. I kto pierwszy ruszy i osoba, która pierwsza ruszy, ma przewagę 15 sekund. Okej, okay, czyli na 3-4 mówimy kamień, papier, nożyce jakby, okej. Okay. Tak. Dobra, 3-4, kamień. Kamień. 3-4, kamień. Nożyce. No! No i ja powiedziałem, że no to jak mam mieć 15... Ja, o kurde. No nie! O kurde. No idę, poczekaj, miałem mieć 15 sekund! No, gdzie jest moje 15 sekund? Jak spadłam. Dobra, powiem ci tak, tutaj ja będzie ci ciężko, musisz zrobiło. Brzuszkiem, musisz brzuszkiem tego dotknąć, inaczej to się nie wybijesz. A, widzę, też masz ten problem, znam to. Dobra, to życzę ci miłej zabawy, bo to może trochę tak, potrwać. No to masz to 15 sekund, jak nie więcej. No, można tak powiedzieć. Ej, ja naprawdę... Jak ja mam to zrobić? To jest niemożliwe. No, to jest mało możliwe. Na zasadzie, że naprawdę musisz długo już mieć brzuszek, aby w ogóle... Jakby, że musisz dużo wcześniej brzuszkować, aby się tutaj dobrze wybić. No, to niestety nie jest zbyt fajna atrakcja. No, ja też tutaj nie mam zbyt fajnej atrakcji, ale podejrzewam... Nie no, 180 tego nie zrobię. A taką emotką skoku? Okej, tak mogę. Tak mogę. Nie, dobra, na tej mapie ci się bardzo nie, ja spodoba. Nie mogę, ja nie mogę. Przysięgam. Ja już tutaj nie mogę. Nie wiem, co słuchajcie zrobić. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co mam tutaj zrobić. No bo jakby co, z tego mam niby przeskoczyć. Ale ja nawet tutaj tym brzuszkiem nie mogę tak wylecieć. Ej, dobra, ta mapa jest bardzo dziwna, powiem ci szczerze. Więc może nawet dobrze, że jesteś tam na starcie, bo ja kompletnie nie wiem, co mam zrobić. No tutaj na ten budynek bez emotki skoku byś nie doskoczył. Nie ma fizycznie nawet 0,5% możliwości, abyś doskoczył bez emotki skoku, więc jakby.
Serio, może po brzuszku że sobie co? Tam, a nie ja możesz to... właśnie, nie możesz nawet brzuszkiem, to bez emotki skoku nie zrobię tego. Nie, 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 tam gdzie ja teraz byłem, to tam się nie dało. Tam się nie dało zwykłym, legalnym skokiem tego zrobić, więc naprawdę może jest dobrze, może i dobrze, że tam właśnie zostałaś i się dobrze bawisz. Ja tutaj spróbuję sobie pod... O kurde, ty, bo ja nie wiem... Ej, nie, kompletnie nie rozumiem tej mapy. Nie rozumiem zamysłu tej mapy, na zasadzie, że co my mamy tutaj jakby zrobić? To bardzo dziwne. Tam się nie da doskoczyć, przecież to jest nierealne w ogóle. Dziwna mapa, ale spoko. Na zasadzie, że ona, słuchajcie, jest w tym wszystkim taka... Jakaś taka, nie wiem, kurde, tajemnicza. Serio, taka jakaś... Że naprawdę nie wiem, o co chodzi, ale chcę się dowiedzieć właśnie. Ja tutaj wskoczyć brzuszkiem na to. Ej... Nie kumam, ale i nawet się nieźle bawiłem, nie będę ukrywał. Okej, słuchajcie, to jest mapeczka napisana dla Abry. Natomiast faktycznie mamy tutaj dwie drogi, więc jak najbardziej możemy z Joli zagrać. I teraz poczekaj, mamy dwie mety. No możemy zagrać w marynarzyka, tylko ja się bardzo zastanawiam, lewa czy prawa, bo mam wrażenie, że i tak się spotkamy w środku gdzieś. Ty, no dobra, to 10 sekund przewagi, dawaj. Dobra, no to 3, 4, papier. Nożyce. No kurde, to sobie wybierz sobie drogę, a ja po prostu pójdę drugą, co nie? Okej, słuchajcie. Odliczaj. Ale no ja... No, dobra, już, no lecę sobie. Ale mam lecieć lewą? Nic mi to nie dało. Ej, my i tak jakby się spotkamy w tym samym miejscu, więc chyba ja nie wiem, czy tymi barierkami serio nie jest po prostu lepiej. Tak mi się wydaje. Chociaż kurde, przed chwilą mówiłem, że tą prawą stroną. Nie wiem, ale tymi barierkami to strasznie. Poczekaj, o kurde, ale... Bardzo niedobre trampoliny jakoś. Dotykając trampolin ma się wrażenie, że przecież one cię mega wybiją, a ta ostatnia tylko tutaj wybijają. Ej, one są zdradliwe. Dobra, tutaj akurat są te latarnie. Spoczko, ładnie, pięknie. Ja cię, ty, co za trampolina zdradliwa! Dobra, ale ostatnia jest dobra. Ostatnia ta trampolina jest nawet całkiem uczciwa, można powiedzieć, co nie? Dobra, i słuchajcie, teraz tak. Nie wiem, co robić, jest tak niebezpiecznie. Do lewej czy prawej? Bo z prawej strony jest prosto, a z lewej jest trudno. Dobra, jak się trzymałem tej strony, to słuchajcie, trzymajmy się tej strony. Zobaczymy. Może, słuchajcie, będzie źle, a może wcale nie będzie źle. No wydaje się być bardzo prosto, co nie? Dobra, czekajcie, od tego grzybka trzeba będzie na pewno się wybić. Na tą trampolinkę. Dobra. Ej, a ja jestem o tej trampolince i co teraz? Albo są dwie mety, gdzie okej, uwaga. Widzisz, to jest moja, była dobra. Wiem, że czekacie na tą mapę. Kod Abra wpisuj. Tak nazywa się ta mapa, ale uwaga, jej opisem to nie mam nic do powiedzenia. Ziomal dosłownie nie miał nic do powiedzenia, więc stwierdził, że to taki właśnie opis. Okej, tu jest jakiś właśnie trampoliniarz Janiasz, Pawianiarz Jan. Okej. Okej, dobra. Widzę, że nikt z nas tego nie przejdzie, jak będziemy się właśnie tak blokować. Spoko. Dobra, okej. O kurde, ty. Ej, nie, to będzie bardzo spocona mapa. To ja w takim razie, słuchajcie, idę przodem. Ja idę przodem, bo to, słuchajcie, może naprawdę, oj, strasznie długo trwać. Kurde. No tak, nie. Wyczuwam tutaj tarapaty. Wyczuwam tutaj, słuchajcie, tarapaty akurat, ale ogarniemy, słuchajcie. Jak ja mam tutaj przejść? Dobra, a tu się nie da się tym boczkiem. Dobra. No fajnie. Dobra, spoczko. No nie blokuj mnie! Dobra. No kurde! Co jest z tą mapą? Już mnie zaczęła denerwować, a no zaczęliśmy, słuchajcie, grać, no właśnie, pół minuty temu. Okej, tak czy inaczej, słuchajcie, teraz... Jakżeś tu przeskoczył? Podwójną spację możesz dać, albo ja dałem akurat emotkę skoku. Ale tak czy inaczej... Nie, dobra, widzę, że tutaj będzie naprawdę, tu będzie naprawdę niemiło, ale... Okej, damy jakoś radę, widzowie! Zobacz, co robię. I się wróciłem, serio. Ledwo. Ty, ej, ledwo. Naprawdę, słuchajcie, wróciłem się. Dobra, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, ja mam jeszcze jeden pomysł, żeby zrobić to w ten sposób. Ej, słuchajcie, czy tu jest gdzieś checkpoint, czy... Dobra. O, dobra, no i pięknie. No i pięknie, słuchajcie. I teraz tutaj bardzo, bardzo grube sto... O nie! O, wow. Ej, to naprawdę... To jest mapa, która powinna być podpisana, że Juli nie może w to grać. Serio. Na zasadzie, że... Już zaraz się zdenerwuję. Ja mam tutaj źle, a naprawdę ty nie wiem, co tutaj robisz, powiem szczerze. Naprawdę. I to już nie chodzi o umniejszanie tobie, że tak powiem, umiejętności, tylko naprawdę ja sam nie wiem, jak to przejść. To jest po prostu hardcore. Tak. Typu, że to jest idealnie wyliczone, żeby się po prostu nie udało. Dobra, ja bym to zrobił, słuchajcie, tak. Ja już nie mogę. Ściany. Przez te, słuchajcie, ściany, dalej, słuchajcie, nie wiadomo, co się dzieje, co nie? Nie wiadomo. Dobra, ja ci zostawiam tutaj... Nie mam nic do powiedzenia. Dobra, jestem sobie tutaj, słuchajcie. I teraz tak, emotka skoku i tutaj sobie tak przeskakujemy. Naprawdę bardzo trudna ma... Nie, no ja już nie mogę, nie wytrzymam. Potrzeba na taką odle...
boją. Ej, bardzo trudna mapa, ale słuchajcie, żeby nie było, bo to pewnie brzmi, jakbyście byli niezadowoleni. A słuchajcie, takie mapki są mega potrzebne, tylko zdradzę wam sekret. Na odcinki solo, gdzie jestem sam, bo przez takie mapki, jak gram z Jolitą, no nie chcę potem występować. No tak, ja potem nie chcę grać. No. No właśnie, więc jakby rozumiecie, o co chodzi, gdybym dostał to solo, to pewnie bym się mega, mega wkurzał, ale byłbym zarazem zachwycony, powiem szczerze. Ja o, szkoda, że nie wytrzymam już. Ale poczekaj, poczekaj, ja to ogarnę. Ja to słuchajcie jakoś ogarnę. To se ogarniaj sam, no przecież Boże. Dobra. Czemu ktoś to wymyślił, no? No właśnie wymyślił, żeby było trudno, żeby właśnie było wyzwanie. Poczekajcie, czy ja mogę zrobić to tak? Czy ja naprawdę od początku mogłem to... Ej, serio mogłem to od początku przejść w ten sposób? Serio? Przecież ja bym... To bym nawet nie próbował tamtędy iść, słuchajcie. O kurde, złap się, złap się, złap się. O, złapał się. I teraz tak, tutaj. Nie, no idź tam sam, bo ja tu już, ja nie przeskoczę tej ściany. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. To jest meta? To jest chyba meta. Ej, bardzo dobra mapeczka. Naprawdę, słuchajcie. No, jeżeli ktoś jest odpowiednio spocony, to daję wam kodzik, bo warto. Serio, mega, mega polecam. Jeżeli ktoś jest dobry, to mu się bardzo spodoba. A tutaj dostałem spoiler, że to jest podobno najlepszy blokdash, w jaki grałem w swoim życiu, jeżeli chodzi o te mapki customowe. Jest jeden problem, że absolutnie każda mapa, jaką dostaję właśnie taka blokdashowa, jest tak samo napisana. Na zasadzie, że każdy mówi: o Boże, to jest najlepszy blokdash. Abra, nie uwierzysz, ten ten jest wyjątkowy, ten faktycznie jest najlepszy. Każdy to pisze, a potem się okazuje, że wcale tak nie jest. Więc naprawdę chcę się przekonać, słuchajcie. Powiedzcie: Abral, ty już jesteś na samym początku źle nastawiony. No tak, ale naprawdę, słuchajcie, dobra, już tyle blokdaszy dostawałem. Dobra. I za każdym razem to był skam, więc zobaczmy, słuchajcie, czy tym razem będzie inaczej. Tutaj, słuchajcie, da się na przykład boczkiem. Okej, da się oszukać boczkiem w ten sposób. Dobra, spoko. Ej, powiem wam w ten sposób. To nie jest wcale tak łatwe. To nie jest w ogóle łatwe. To nie jest, słuchajcie, w ogóle łatwe. Bo to idzie z tą samą prędkością, co ja. Okej, okay. Ej, to jest... A to jest ciekawy blokdash, powiem wam szczerze. To jest, słuchajcie, bardzo ciekawy blokdash. Jak go mnie popychasz tutaj? Bo tutaj trzeba w ten sposób. Okej, okay. Dobra, ale znowu, słuchajcie, no niestety, muszę powiedzieć jedną ważną rzecz. Ej, bo to przecież cały czas przechodzi to samo. Nie ma blokdash. Na zasadzie, że z takim tempem, słuchajcie... No właśnie. No nie, tak nie działa blokdash. Ale poczekajcie, poczekajcie. A spróbujmy zrobić save, ale to jest za duża odległość, słuchajcie. To jest za duża... Aj no, ale w sumie tak naprawdę to takiego prawdziwego blokdasha to się nie da zrobić. Nie da się w ten sposób zrobić prawdziwego blokdasha. No, no właśnie. Jakby to jest ten, słuchajcie, mój problem, że ja bym chciał... Okej, okay, save'y też... A czy gdzie jestem? I to jest ten problem, to jest ten problem, że słuchajcie, bardzo ładnie to jest zrobione, naprawdę. I tak dalej, ale słuchajcie. W takim tempie nie działa zwykły blokdash. Nie, nie działa, nie działa, dlatego że klocki są szybsze. No to ja nic z tego nie rozumiem. Ale jak ktoś chce sobie poćwiczyć, to macie kod Juli Up, czyli autorska mapa dla Juli. Powinna w teorii być prosta. Jest poświęcona tylko jej, dlatego ja, słuchajcie, tutaj nie planuję wygrywać. Ja będę, aha, nie no, ja oczywiście będę to przechodził, ale będę przechodził to równo z tobą, bo to jest mapka dla ciebie, więc nie ma opcji, że ja na spoceniu lecę i tyle. I musi być bardzo łatwa. Ma być łatwa, ale też taka wymagająca. Na zasadzie, że to jest mapka od typka, który robi genialne mapy. Xelerka, jeżeli dobrze przeczytałem. Co nie, jeżeli dobrze jakby to wymawiam. I on zrobił już kilka naprawdę takich mega tłustych mapek, które w ogóle graliśmy razem. I stwierdził, że dobra, zrobi też właśnie Juli Up. Zobaczymy, jeżeli to, słuchajcie, Juli będzie up, dobre, a... najprostsza mapa, jaką mogliście zagrać. To słuchajcie, no ja powiem tak, no chętnie bym zobaczył kolejne części i w ogóle, ej, to by było... No dobra, to byłby, słuchajcie, hit życia. Gdyby, słuchajcie, absolutnie randomowym przypadkiem akurat ta mapa na przykład trafiła do polecanych na świecie. Serio, wyobraźcie sobie, że mapa Juli Up trafia do polecanych. No to by było najpiękniejsze chyba na świecie. Okej, okay. Ej, dobra, bo ty dobra, naprawdę póki grubo co jeszcze nie spadłam. No. No kurde, ty. Ja muszę tutaj delikatnie, słuchajcie, chyba nadrabiać. O kurde, tu jest taka waga. O jo. Tak, o no, jo. Ja tam się złapałam. Ty, ja tutaj się zacząłem sobie słuchawki poprawiać, co nie, i tak dalej. A tutaj taka waga tego zawodnika. No nieźle, dobra, to dawajcie piłeczką, to troszkę szybciej będzie. A gdzie masz checkpoint? O kurde, właśnie tu. Chcę sprawdzić. Nie no, wyżej. A, tu jest, jesteś, tu, dobra. Nie no, to na pewno musiało być tak przewidziane, żebyś ty właśnie miała w miarę łatwo, co nie. Z drugiej strony mogła być właśnie mapka Juli Up, która... O kurde, bo tutaj bardzo... Byłaby... Bardzo... Po co? Że po złości byłaby naprawdę ciężka? Byłaby... nie, bez checkpointów. Po prostu bez checkpointów by była. Zaraz zobaczymy, gdzie mnie zrespi tutaj. Dość zabawne. Dobra.
Te trampolinki, kurde, też spadłem. Trampolinki znowu są takie zdradliwe. Ej, też spadłem, no. Są naprawdę tutaj dość zdradliwe. No i też spadłem. Hmm. Bo te trampolinki chyba trzeba robić na dwa razy, czyli jakby dwa razy się odbić. No, tak, zdecydowanie trzeba się odbić. Tu jest w ogóle napis Joli, ale... No i spadłam, jak dwa razy chciałam się odbić. Tak naprawdę to jest, wiecie, jak napisane? Iluj. Iluj! Ej, dosłownie, popatrzcie! Popatrzcie, tak naprawdę. To... I to jeszcze jakieś odbicie w ogóle lustrzane. No nie, no ja spadam z tych. Czemu to ktoś tak zrobił? Z czego spadasz? No dawaj, musisz to przejść, musisz to przejść. Nie no, odbij się na początku trampoliny i pod... Nie, wiem. Po prostu dwa razy się odbij od tej trampoliny i przejdzie. Dobra, udało jej się przejść, widzowie, no to lecimy dalej. Lecimy, słuchajcie, nie śpimy. Mamy tak mniej więcej połowę czasu, troszkę ponad 3 minutki można powiedzieć, co nie? Ale mapka też nie jest bardzo krótka, to nie tak, że nagle jakiś mega spoców by przeszedł tak, to w 20 sekund, bo po prostu to i tak ona potrzeba się czasu. No jest taka długa, ale jest przyjemna ogólnie. Ale jest mega dobra, naprawdę mega dobra mapka. Sam mógłbym, słuchajcie, taką dostać i bym powiedział, jaka dobra mapka, co nie? Taka właśnie lightowa, fajna do poczylowania sobie. Widzę, że masz już tutaj metę, więc no kurde, można powiedzieć, że właśnie przechodzisz swoją pierwszą, własną, no, oficjalną mapkę. Okay, o kurde. Muszę się cofnąć. O kurde. No, o kurde, nie, to trzeba... Poczekaj, no właśnie, czy ty wiesz, jak to zrobić? Bo to trzeba delikatnie wyjść, potem wrócić. Okej, okay. Nice! Ej, naprawdę, słuchajcie, najsuwa! Bardzo dobra mapa, pozdro! O, wow, widzowie, popatrzcie, jaka przekminiona mapa. Widać, że widz stracił tutaj milion godzin, żeby ją zbudować. I popatrzcie, to jest... Julinie Klot! Masz jak tutaj grabie! Rzucam ci grabiami! Nie widziałeś mogę ci rzucać grabiami! Nie mogę! Wyłączyłem chyba emotki, ale lip! Pa. Dobra, widzowie, musimy przejść tą mapkę. Co tam się dzieje, to ja po prostu nie wiem. Tu chyba musimy wskoczyć na coś takiego. Yo, przez to, że nie działają emotki, to tutaj będzie hardkorowo trudno. Ale dobra, jedziemy, widzowie, jedziemy. Patrzcie na to, naciskam emotki i one nie działają, nie da się. O kurde, ej, to będzie trudne. W ogóle jak to jest przekminione. O, siemano. Tutaj musimy jakoś tędy przejść, tylko patrz, to są jakieś lasery, które bardzo próbują nas dojechać. Dobra, skaczę, skaczę. Dobra, yo! Okej! Okay. I teraz co? Ej, to jest git! Naprawdę nieźle to wygląda! Dobra, i teraz ja popatrzcie na to. Ty, gdzie my. O kurde! My mamy przejść tędy, patrz to! My nie mamy tamtędy przejść. My mamy wejść tutaj i po tym, patrz, po tym! Co ty dajesz, że my po tym mamy przejść? I teraz niby co? Przecież to nas wywali na orbitę! O kurde, nie, tutaj jak wpadniesz, to cię wywali, no właśnie! Nie! Dobra, żyję. Nie, musisz przejść po tej jakby obręczy, inaczej to chyba się nie uda. Ej, ja ta mapka wcale nie jest taka... Patrz, okej. I teraz słuchajcie, myślicie, że to jest checkpoint? Ja myślę, że to może być checkpoint, taki przeolbrzymi, więc spróbujmy, słuchajcie, ten... A ty... Nie! A czy ty chcesz, żebym zaakceptował cię to znajomych? Albo dodał, jeżeli tak, to zostaw suba. A następnie wejdź do sklepu i tam wprowadź kod twórcy Abra. I koniecznie o kodzie Abra powiedz twojemu znajomemu. To bardzo ważne, żeby polski kod zyskiwał na sile. Kod Abra. Spaliło mnie w takim miejscu. Ej, to nie fair. To naprawdę, słuchajcie, nie fair. Czyli ja muszę jakoś na tą windę, słuchajcie, skoczyć. Dobra, patrz to. Nie. O, dobra, jestem. Dobra, żyję. Żyję, wskoczyłem na tą windę, ciebie wywala. Dobra, słuchajcie, to ja próbuję... Trudne. Ej, ja próbuję to przechodzić dalej, ale to naprawdę nie jest łatwa mapa. Wow, naprawdę gigantyczny szacun, że ziomek coś takiego stworzył, bo serio, jest to rewelka. Jest to po prostu rewelka. Jedna z najfajniejszych mapek, jakie w ogóle dostałem. Ej, nie dziwię się, że ci ciężko idzie, bo naprawdę to nie jest łatwe. Ja tutaj w ogóle muszę przekminić... Nie, no ja cały czas spadam. Co zrobić? Dobra, ej, ty, grabie zadziałały? Ty, nagle tu działają grabie? Tu nie ma żadnego... I nagle emotka piłki działa. Dobra. Ej, tu nie ma żadnego sensu. Dobra, ja sobie tu przechodzę. Dobra, teraz przechodzę sobie tutaj. A ty gdzie jesteś? Bo ja troszeczkę już jestem dalej. Okej. Spaliłam się na laserze, nie, tu nie ma checkpointa. Nie wytrzymam. No ej, no nie dziwię się, że nie ma checkpointa. Oni specjalnie, widzowie, robią takie mapki, żeby nas zdenerwować. Ja ich bardzo dobrze znam. Dobra, słuchajcie, skaczemy sobie tutaj. Nie. Okej. I ty, jestem naprawdę już daleko w tym momencie. Dobra, ja tam to jest o, widzę cię. Ej, widzę cię. Aż zrobię sobie emotkę jedzenia lodów, widzowie, i obczajam, co ona tam robi. Nie,
no masakra. Nie, no dobra, gdzie tu walczą życie. Próbuję tędy, słuchajcie, przejść. Okej, okay, okej, okay, mamy kawałek. Dobra, okay, dobra, okay, kolejny kawałek. Okej, okay. I teraz tutaj, teraz tutaj i teraz, słuchajcie, tutaj. Dobrze, mam nadzieję, że... Dobrze, 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 dobrze. Że tu jest gdzieś checkpoint. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, słuchajcie. Nie wiedziałem, że tu jest taki problem, ale spoko, lecimy. Ty, bo my ponad 3 minuty gramy tą mapę, a mamy 6 minut, a więc... A tu jest jakiś... Aha. Tak, jest limit, więc ja bym chciał się tutaj wyrobić. Dobra, dobra, słuchajcie, czy ja mam... Nie, 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 wskakuję nie, na to. Nie. Dobra, wskakuję na to. Nie. Tu jest strzałęcja, czyli słuchajcie... O, dobra, teraz ja mogę bardzo... Nie, co, o co ja odwaliłem? Patrzyłem się na ciebie. Okej. Okej, okay. A ja gdzie też ty teraz jesteś? Ty, bo ja ciebie teraz tutaj na tych laserkach, wiesz? Jesteś dalej, a tu jesteś, dobra. No to na trampolinę skaczesz po prostu i tyle, i nic więcej. To jest akurat mega prosty fragment, to akurat musisz dać radę. Dobra, tylko ja sobie... wiesz co, bo ja nie widzę. Wow, dobra, nie no, skaczesz sobie na trampolinę po prostu w przód. No podwójną spacją! I wtedy to by przeszło. Dobra, tutaj, słuchajcie, mamy trampoliniarza. O wow, dobra, 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 dobra. I teraz, słuchajcie, jedziemy tutaj. Bo to jest jakaś piłka. Ja muszę trochę przyspieszyć, słuchajcie, bo naprawdę inaczej nie, nie zdążymy, no, to przejść. Dobra, dobra, plum, 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 plum. Wow, 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 wow! Ja też tutaj muszę jakoś bardziej ten... Gdzie ja nie, jestem? Nie, co tu się dzieje? Dobra, słuchajcie, musimy poczekać, aż tutaj przyjedzie do nas ta platforma, ale jest. Ta mapa jest naprawdę porąbana. Jest świetna. To jest 10 Jezu, na 10 mapeczka. Już dalej niż... Dobra, skoczę. O, jo! Ledwo, ledwo, ale jadę, i co ale tu jadę. Teraz? To jest taka wielka. Jak ja mam to idziesz przejść? Dalej, idziesz tam bokiem, tam barierko akurat musisz przejść, no nie? Bo tam widzę, dobra. Przeskoczę sobie tutaj, to powinien, słuchajcie, być checkpoint, więc teraz tak, skaczemy, słuchajcie, tutaj w miarę na szybkości, bo naprawdę zaraz nam jaką nie wystarczy barierkę? Czasu i będzie, słuchajcie, totalna lipa. Okej, okay, muszę pójść tutaj. Już przynajmniej wiem, słuchajcie, gdzie mamy iść, więc tyle dobrego. Dobra, tutaj, słuchajcie, sobie skoczymy w ten sposób i to nas wywali. Stanę sobie jo. Tutaj, bo to nas, słuchajcie, wywali chyba już na metę. Tu jest o, wow. checkpoint? Tak. Jeszcze nie na metę. Że tu jest checkpoint. O kurde. O kurde. Ta mapa, słuchajcie, jest naprawdę giga przekminiona. Ja cię kręcę. Co ja w ogóle tutaj, słuchajcie, mam odwalić? To naprawdę, słuchajcie, nie wiem. Dobra, dobra, lecę sobie tutaj. Tu, słuchajcie, była... Nie! No właśnie, winda. Tu jest windziarz Jan! I słuchajcie, z tego windziarza Jana podejrzewam, że mamy zrobić właśnie ej, coś a czy takiego. To się kiedyś skończy? Meta! Mam metę! Chyba masz właśnie metę? Się kończy. Nie. Chyba właśnie się kończy, słuchajcie. Rzucam se grabiami po... Aha, dobra. Zjem sobie lody, ja słuchajcie, na dobre zakończenie dnia. Oj, let's go. Pięknie, widzowie. Zdecydowanie 10 na 10 mapeczkę. No i dobrze, zakręćmy sobie teraz kołem specjalnym, gdzie jest skin Disco Inferno. Przez to, że ostatnio graliśmy dość często na becie, to nie kręciłem tym kołem, a szkoda, bo to jest jednak ten nowy skin, który, słuchajcie, naprawdę chciałbym mieć. Dobrze, że też robimy misje, bo one się przydadzą. Natomiast ja wam, słuchajcie, przypominam, że jeżeli potrzebujecie takiej epickiej czapki z daszkiem na lato, żeby po prostu wam w łeb nie świeciło słoneczko, to wpadajcie na www.abrety, bo tam czekają na was. Właśnie, czy to czapki z daszkiem z możliwością regulacji, więc zarówno na mniejszą głowę to będzie, jak i na większą. Jak i słuchajcie, na przykład nowe są opaski silikonowe. Serio, to jest giga fajne, żeby mieć sobie taką opaseczkę i do każdego zamówienia standardowo zdjęcie z autografem za free. Widzę coś, że z tego koła nie leci, a dawajcie pięciokrotne zakręcenie. Przetestujmy, słuchajcie, pięciokrotne zakręcenie, bo może teraz będziemy mieli więcej szczęścia. O, wow! Garden Gnome! To zakręcenie? Ej, nie miałem tego skina? Nice, to zaraz nim zagram. Ja nie mam żadnego z tego, no dobra, mam pirata. Okej, okay, no pirata, nie, no na pewno coś tam masz, tego jakiegoś pankroka. Czy... Ale tych takich nowych nie, o, śmietnikarz, Janiasz Jan. Dobrze, ej, bardzo dobrze, że zakręciliśmy pięciokrotnie, bo serio to dało dobry efekt, słuchajcie. O, to no to też dało mam. Nam nowego skina, więc całkiem, całkiem G. Ja bym powiedział, że naprawdę nie jest, słuchajcie, ej, tak źle. Ej, a ja mam jakieś za darmo chyba, co? Ej, za darmo wiadomo, że są koła i ja zawsze kręcę tymi kołami, tylko nic nie dostaję, więc ludzie mają ze mnie bekę. Ale dawajcie Gardena. I teraz tak, gdzie ja mam go szukać, słuchajcie? Ja tak rzadko jestem w zakładce rzadkie, że nie wiem, gdzie go szukać. Oj, piękna skórka. Okej, okay, to jest mapka o nazwie Nie Przejdziesz. Co to jest za klot? Gdzie ty w ogóle? Dobra, nie wiem, słuchajcie, na razie popatrzcie, to nie wygląda wcale na trudne. Na razie bym powiedział, że to wygląda, słuchajcie, bardzo sensownie. Czy naprawdę? Ej, dobra, ten gość, słuchajcie, do niego patrzcie. Idealnie pasują grabie do takiego gnoma ogrodowego. Wow, ej, piękne. Ej, tak czy inaczej, dobra, słuchajcie. No, musisz daleko wyskoczyć i wtedy podwójną spa... Nie no, musisz wcześniej skoczyć, bo inaczej cię tutaj po prostu te kolce zjedzą, no nie? Dobra, no, o, coś...
Dobra, ja... wyczujesz to. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja jadę, bo w tym momencie w ogóle, popatrzcie, ja jeszcze nigdy nie grałem mapeczki, która, słuchajcie, wyglądałaby w ten sposób. Popatrzcie, taka podłoga, takie boki, ej, serio, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Nieźle, naprawdę, jedyne co... Matko boska, ej, tutaj to, ej, nie wiesz, kiedy co wyleci. O, no właśnie. Tak, tak, tu na... nie, no to chociaż z drugiej strony trochę widać, trzeba się po prostu skupić, ale popatrzcie na to. Jest taka bardziej gra... Ja bym chciał zauważyć jedną rzecz, że... Ta mapka miała w nazwie nie przejdziesz, a póki co, słuchajcie, no widzę map, metę i to nie wydaje się, że nie przejdę. Mnie by się wydawało, że słuchajcie, ja to właśnie zaraz przejdę. Tutaj cię nie wyrzuca na... Wyrzuca cię na zewnątrz i nie o ma kurde, checkpointa. Ja, jak to? Jak to nie ma checkpointa? A oh, wow. No tak to no. Ej, serio? No to, no to dobra. To skoro, to słuchajcie, nie ma checkpointa, to ja w takim razie muszę to naprawdę dobrze przekminić. Będę, słuchajcie, unikał tego. O kurde, serio nie ma... Nie no, nie mówcie, że nie ma checkpointa na takiej mapie. Nie ma checkpointa. Okej, okay, to słuchajcie, czy ja jestem w stanie... A, wyczuć. Nie, słuchajcie, mogę zrobić coś takiego, ale nie dam rady, bo okej, okay, chciałem, słuchajcie, wskoczyć tutaj na górę, ale... Ty no, słuchajcie, ja tych piłek nawet nie wiem, czy przejdę. Znaczy, kurczę, bo zaraz są laserki i słuchajcie, bardzo bym... Wiecie co, może boczkem jakoś spróbuję właśnie, chociaż... No niby mówisz, że wywala za mapę, z drugiej strony ja bym właśnie... O oh, wow, o oh, wow, spróbowałbym to tak, właśnie, słuchajcie, jak jakoś się... wywali za mapę... Jakoś no tak... To już jest w ogóle przypał. No kurde, Bele, no, nie, weź nie. Te piłki do koszykówki stąd, tak, doganiam no. Cię, doganiam cię! Kurde, co tu się dzieje? Kto tworzy takie idę, mapy? Bokiem przy ścianie. No bokiem idę, ale i tak coś mnie głupiego trafia. No what the... Dobra, słuchajcie, jedziemy. Jedziemy, teraz słuchajcie się uda. Teraz słuchajcie się musi udać, dobra. Będę pierwsza. Jadę sobie tutaj. Ja już jestem przy mecie. Dobra, jedziemy słuchajcie w ten sposób, gonimy Julii. Okej. Nie wiem czemu ty stoisz w miejscu, ale dobra. Jedziemy słuchajcie, a teraz... Ty tutaj żeśmy tu. Teraz już nic nie może się złego wydarzyć, słuchajcie. Nic nie może się tutaj złego wydarzyć. Dobra, rzucam ci banana. Nie da się tutaj zabananować ciebie? No co ty gadasz? Ej, nie dało się ciebie zabananować, lol. Ale mapka naprawdę wkurza. Spróbujmy temu kołu jeszcze dać jedną szansę. Serio, ja bym bardzo chciał mieć tego gościa, tego właśnie dragona pod Blockdasha, ale widzę, że coś on nie chce z nami współpracować. Ej, a ten... O, pani owocowa, ej, tropical. Ej, nie dobrze, mam tropical dobrze, girl, tym bardziej, słuchajcie, to jest dowód na to, że chyba warto to w ogóle kręcić. Ale zakręćmy sobie kołem w ogóle tym fortuny za darmo, bo do tego szczęścia nie mam. Natomiast pamiętajcie, jeżeli wy... kupujecie coś losu w Stumble Guys, to z kodem ABRA. Dokładnie tak. A ja dostanę, nie liczę na 250 klejnotów, nie liczę na Camelona. To jest typowy drop Abera Lele. Yo, miła mapa. Słuchajcie, jakiś czas temu dostałem mapkę od widza, gdzie miła mówiłem, mapa. Że... No właśnie, trochę była niemiła tamta mapa. To dzisiaj dostałem, słuchajcie, miłą mapkę. I popatrzcie, co my tutaj mamy. Mamy na... mamy na przykład, słuchajcie, Laser Tracer do nauki, słuchajcie, laserotracowania. Yo, ej, dobra, to naprawdę nawal. O kurde, widzicie? Ej, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Jeszcze jest jedna, słuchajcie, w ogóle mapka, na której możemy nie da się. Możemy, słuchajcie, ćwiczyć Blockdasha. Nie da się ćwiczyć? Nie da się, bo to jest za mała platforma. Normalnie Laser Tracer jest na znacznie większej mapie i dlatego da się uciec, a dobra, tu się po prostu nie da uciec. Przeskoczyć. Nie da i się. Uwaga. Szkoda, bo pomysł jest spoko, czekaj. Ale ej, nie chce mi się wierzyć, że ktoś, kto robił tą mapę, nie przetestował tego, że jakby to jest za małe. Ej, no ej, wariacie. Gdzie no, ja jestem? Czekaj, to się czekaj, nie da wejść ja, do góry. Ja próbuję to wyskillować, ale to jest naprawdę... Naprawdę trudno. Znaczy, da się coś takiego zrobić? Co tu się dzieje? Kurde, ty no, chyba zwracam honor, bo to naprawdę chyba... Ej, to chyba naprawdę działa. Ojo. Ojo, no patrzcie. Ej, jak się to dobrze wyczuje. A, to laser... A, ajajaj. To jest. Bardzo trudne przez to, że to jest na tak małej powierzchni, co nie? Nie da, bo nie da się nadrabiać, słuchajcie, ale ej, strasznie jest mnie to... Jakaś gdzieś trampolinka? Ej, strasznie mnie to wkręciło, nie. Słuchajcie. Dobra, jedźmy, słuchajcie, jedźmy. No tutaj piłka do koszykówki jest trampoliną ogólnie. Jak na nią skoczysz, to ona cię wybija. Natomiast ja powinienem być w stanie... No właśnie, bez problemu tutaj się da przeskoczyć. Tak totalnie. No i teraz skocz sobie tam do góry. W drugą stronę też powinienem móc spróbować. Okej, okay, dobra. No i skocz tam do góry, nie da się. A może tu się da na przykład wejść? Okej. Okay. Okay. Nie da się, mówiłam. Chyba, że zrobić coś takiego. Czekaj, mam pomysł. Ja mogę zrobić emotkę piłki. Okej, okay, ja mogę piłką. Ej. Dobra, natomiast ty powinnaś móc... No właśnie, to w czym problem? No. Dobra. No, że ja wskoczyłam na to fioletowe i byłam... Dobra, lecimy tędy. Ej, sytuacji. Słuchajcie, to jest najprostsza mapka chyba, jaką w ogóle widziałem w swoim życiu. Dlatego ja postaram się, słuchajcie, obrać... tą trudniejszą drogę. Serio, ja bym spróbował to zrobić, bo tutaj popatrzcie, te pachołki są tak śliskie, są tak, słuchajcie, chude, że to, słuchajcie, nie wygląda
na naj... Ale się zatrzymało łopatką na samej krawędzi. Nie da się, słuchajcie, nie da się, bo gdyby to się nie ruszało, to tak, ale to, słuchajcie, się rusza. Nie, za małe to jest, za małe. No bo wiadomo, te duże platformy... Patrz, ja już jestem na mapie. Na mecie. Ej, strasznie dziwne. Czemu ktoś w ogóle i spadłam. No popatrzcie, bo ja na tym patrzę, ja się nawet nie ruszam. I to mnie i tak... O, dopiero teraz. Dobra. Tutaj. Dobra. Dobra. Dobra, okej. Okay. Ej, bo ty będziesz zaraz szybciej. Bardzo ja. Trudne, tak, słuchajcie. Znaczy już jestem na mecie, tak się składa. Dobra. Aha. Mam, słuchajcie, bardzo dobry pomysł. Zrobimy tak. Zrobimy sobie tutaj... Nie! Nie chciałem tego przejść nawet, lol. Ale mapka i tak fajna. W takim razie, słuchajcie, otwórzmy sobie saszetkę z kartami Stumble Guys. Kolejne 20 zł pójdzie w piach, bo to kosztuje, słuchajcie, 4 czy tam 5 euro. Więc zobaczmy, słuchajcie, pierwsza karta Onijutsu. Spoko. Mamy, słuchajcie, legendarnego skina, ale karta jest zwykła. Ona nie jest jakby unikalna, to mam na myśli. Następna karta to Roboham Lincoln. Jest to, słuchajcie, chyba epic? Tak, jest to epicki skin, ale nie jest to, słuchajcie, epicka karta, że jakaś taka nadzwyczajna. Lecąc dalej mamy emotkę Tant, czyli słuchajcie, breakdance, co nie? Emotka zaczepki, nic nadzwyczajnego. Wow! Wow! Słuchajcie, mamy Miss Miał Epic. Epic, słuchajcie, spoko. Chyba raz Miss Miał, kurczę, gdzieś tam mam. Mam, słuchajcie, duplikat, więc nieźle. Natomiast, słuchajcie, zobaczmy dalej. Okej, patrzcie. Cantless Stambula Epic. Też spoko karta. Też, słuchajcie, naprawdę całkiem spoko karta. I uwaga, ostatnia. Yo! Karta specjalna! To jest karta specjalna, widzowie! Kapitan Gold Card Special! Podczas żadnego openingu kart nie dostałem czegoś specjalnego z randomowej paczki, bo mieliśmy paczkę, w której było napisane, że będzie specjalna karta, ale to jest randomowa paczka. W ogóle popatrzcie, jak to wygląda. To jest tak mocno 3D. Pierwszy raz coś takiego nam się trafia. Okej, dla Abry Sigma. To, słuchajcie, jest mapeczka, którą bardzo bym chciał, aby przeszła Juli. Bo to jest taka mapka, powiedzmy, która się wydaje być bardzo prosta, ale no właśnie, ona ma dużo takich utrudniaczy. Na przykład tutaj, słuchajcie, jest błoto, na które trzeba jednak uważać. I pamiętaj, że możesz się stopować emotką, co nie? Tutaj jest na przykład nawietrznik, więc na niego też bym akurat uważał, co nie? Zobaczymy, jak ty sobie tutaj poradzisz, bo tego jestem naprawdę ciekaw, co nie? Okej, dobra, tutaj, słuchajcie, zrobimy sobie tak, ja sobie tutaj przejdę. Tak, dobra, okej, okay. Od razu trampolina i jestem na górze. Zobacz, ojo, nie możesz podwójnej spacji, bo to nigdy ci nie wyjdzie. Nigdy ci nie wyjdzie coś takiego, bez podwójnej spacji, co nie? Dobra, tutaj, słuchajcie, robimy tak. Tutaj sobie, słuchajcie, przeskoczę. Tutaj sobie zrobię coś takiego. Ja wiesz co, ja taki problem nacisnąłem z tymi mapkami, jeżeli są takie właśnie jakieś parkurowe bardziej, co nie? Dobra, zrobimy, słuchajcie, sobie coś takiego. Nie. Tutaj zrobimy sobie coś takiego, tutaj coś takiego. I tutaj sobie ładnie, pięknie przeskoczę. Dobra, ja jestem kawałeczek, słuchaj. Yo, ale, ojo! Ej, to mnie dość grubo, słuchajcie, zmyliło, więc musimy sobie tutaj ładnie, pięknie poczekać. Okej, okay. I teraz widzę. Czemu ja przeniknąłem? Tutaj. Ej, dobra, słuchajcie, ja przez to przeniknąłem. No dobra, ja nie wiem, co się, słuchajcie, dzieje, ale przecież ja w to trafiłem. Jakby patrzcie. Okej, teraz dopiero to zadziałało, ale, ale porąbane. Dobra, jedziemy tutaj, słuchajcie, jedziemy tak. Okej, okej, tutaj coś takiego. Ajajaj. Tu ktoś przemyślał. Dobra, Juli, jeszcze nie wyszła tam, słuchajcie. Powiedz, czy tu jest checkpoint. Ale w którym miejscu? O, widzę cię. Jest. Dobra, widzę. Więc spróbuj dalej, a ja, słuchajcie, spróbuję tak. O, dobrze to wyczułem. Ej, strasznie mocna jest ta mapka, co? Że bardzo, bardzo ładna. Okej, tutaj znowu dobrze. To nie będzie już łatwe. Dobra. Aj, dobrze to. Ej, nie każcie mi wszystkiego od nowa robić. Dobra, okej. Dobra. Nie! Okay. Dobra, bo tu będzie jeszcze jeden fragment. Nie. Dobra. O, nie nice. Chciałeś, żebym ja to przeszła. Ej, serio, bo to jest taka mapka, którą ty powinnaś być w stanie przejść, nie. Moim zdaniem. Dobra, nie. O, że ona jest taka trochę trudna nawet, ale nie jakaś super ultra gigantycznie trudna. Dobra, jadę sobie tutaj. Okej, okay, to już wcale nie jest taki łatwy fragment, moim zdaniem. Co nie? Dobra. Dobra. Zdążę przed tym laserem. O, zdążyłem. Że słuchajcie, dla Juli to wcale nie musi być takie S. Dobra. Dobra, tutaj skaczemy sobie na to, dobra. Oj, strasznie dobra, słabo. Ja jestem już tutaj przy tych wolne. Takich... Wow, wow,
zdecydowanie wow! za wolne. Gdyby to, słuchajcie, było szybsze, byłoby mi dużo tutaj. Łatwiej. Dużo, bo wiecie, ja po prostu jestem przyzwyczajony do tego, żeby się nie zatrzymywać. Dobra, widzę, że tam właśnie przy przyspieszaczach byłaś, więc nieźle. Dobra, okej, okay, ja sobie przeskoczę tutaj. No i teraz, słuchajcie, będzie jak 180. Jak ty tutaj przez ten laser szybki przechodziłeś? Okej, okay, no tam niestety te przyspieszacze nie są już takie łatwe, moim zdaniem. Dobra, tutaj, słuchajcie, 180, więc jazda, dobra, ej, tutaj. No, kurde. Okej, okay, nie to wydaje mi się, żeby było ci łatwo przejść te lasery, że naprawdę nie wiem, czy je przejdziesz, bo one, ja tam na przykład miałem spory problem z tym. Dobra, tutaj, słuchajcie, dalej 180, Jezu, uwaga, plum, plum. Dobra, jedziemy, słuchajcie, jestem, okay. Przeszłam to. Te lasery, widzę, nice. Ej, serio? Wow. No dobra, to akurat ten fragment, na którym jesteś teraz, moim zdaniem jest dużo prostszy. Jest kosmicznie prostszy od reszty. Dobra, a ja tutaj, słuchajcie, mam już coś takiego, więc spróbujemy sobie to przejść no, do końca. Nie wiem. Dobra. Oj, tutaj, jest. Słuchajcie, fajny, satysfakcjonujący fragment tutaj jest dla mnie. Dobrze. Plum! Czemu ja z tego spadam? O co chodzi? Dobrze, i uwaga, widzowie. Plum! Dobra, okej, jestem na mecie. I jem sobie w tym momencie lody. No. Okej, okay, poczekam sobie tutaj. Ajajaj, mnie cofnęło, a Julii wygrywa. No. Jakby, co tu się stało? Okej, okay, mapka nazywa się 1000 IQ. I specjalnie ją wziąłem, żebyś właśnie ją przeszła. I ja chcę popatrzeć, jak ty przechodzisz taką mapkę, bo naprawdę to już nie jest trudne, moim zdaniem. Tylko pamiętaj, że jak skaczesz, to się stopuj tą emotką. Ej! Tak, wiem! Ale tutaj patrz, skoczyłabyś, nacisnęłabyś emotkę i po robocie. I jak naciśniesz emotkę, możesz jeszcze raz spację i wtedy możesz się znowu ruszać. Nie no, musisz skoczyć. Musisz tutaj skoczyć, no. Ej, no nie mów, że tego nie przejdziesz, bo to jest naprawdę do zrobienia. Ja wiem. Wszędzie możesz używać tej emotki i naprawdę to się... O, widzisz? Tylko spacja, jeszcze raz, bo spadniesz. No dawaj. Okej, okay, i tutaj tak samo, długi skok i tyle. Dobra, ja sobie lecę tutaj. O, widzisz? No i git. I od razu jak on zacznie ci już jakby brzuszkować, to robisz emotkę, znaczy spację i sobie biegasz dalej. Dobra, tutaj, wiadomo, tutaj może być dość ślisko, więc no właśnie takim brzuszkiem tak, i możesz spamować spację i o, widzisz, nice. To jest idealna mapka dla Julii Kulinie Klot, widzicie? Ej, bardzo miła mapeczka. Bardzo miła, znaczy być może zaraz nie będzie miła, ale póki co wydaje się być spoko. Okej, okay, nie nacisnęłaś na to żółte. Tu możesz nie mieć checkpointa, ale zobaczymy, czy to przejdziesz. Przejdziesz, nice! Dobra, to było spoko.